Otwarte Dni Dębowca to dwudniowa impreza zorganizowana przez lokalną organizację turystyczną Beskidy na zakończenie wakacji. Wandale zniszczyli elementy wyposażenia dopiero co oddanego do użytku placu zabaw Szósty Zmysł. Podobnych szkód jest w mieście więcej. Sprawcy nie mogą liczyć na pobłażliwość. W cygańskim lesie zainstalowano tablice ograniczające przejazd rowerzystów głównym traktem biegnącym od ulicy Olszówki w kierunku Błoni. Na drzewie rosnącym na Bielskim Rynku zawisła budka z kodem QR i biegnącym do ziemi kablem. Urządzenie mierzy wilgotność w korzeniach drzew. Na koniec serwisu komentarz prezydenta Bielska-Białej do najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Otwarte Dni Dębowca to dwudniowa impreza zorganizowana przez lokalną organizację turystyczną Beskidy na zakończenie wakacji. W ostatni weekend sierpnia na Bielskim Dębowcu było niemal tłoczno, a wszystko za sprawą działań lokalnej organizacji turystycznej Beskidy, która na ten cel otrzymała wsparcie z budżetu samorządu województwa śląskiego. Podczas Dni Otwartych Dębowca można było poznać wszystkie znajdujące się tu atrakcje za darmo i z pomocą grupy organizatorów. Dzisiaj dzieje się dużo. Pierwsze Dni Otwarte Dębowca ma to związek z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wsparciem, które otrzymaliśmy ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dzieje się dużo dla dzieci, dla dorosłych. Wszystkie atrakcje są nieodpłatne, czyli przede wszystkim kolejka, ścianka wspinaczkowa GOPR, tor saneczkowy na Dębowcu i park linowy. Jest poranek, taki w sumie niepewny, ale jak na niepewny poranek już sporo ludzi. Dokładnie, tak naprawdę zaczęliśmy 20 minut temu. Ludzi jak widać jest dużo, mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Pogoda w zasadzie jest idealna, ponieważ nie przeszkadza słońce. Prognozy są również takie, że nie będzie padało. Jedyne miejsce chyba, na które trzeba się zapisywać, to park linowy Dębowiec. To ze względów oczywistych ma pewną przepustowość. Dokładnie, są jeszcze ostatnie wolne miejsca, ale ja myślę, że to teraz już trzeba ustalać na bieżąco tutaj w kasie. Wandale zniszczyli elementy wyposażenia dopiero co oddanego do użytku placu zabaw Szósty Zmysł. Podobnych szkód jest w mieście więcej. Sprawcy nie mogą liczyć na pobłażliwość. Integracyjny plac zabaw Szósty Zmysł to obecnie najpopularniejsze tego typu miejsce w mieście. Przyciąga wielu najmłodszych mieszkańców Bielska-Białej, ale niestety również osoby, dla których zabawą jest niszczenie. Pocięty piłkochwyt boiska, uszkodzone urządzenia muzyczne, nawierzchnia gumowa czy uszkodzenie szyb budynku zaplecza parku to wynik ostatnich chuligańskich działań w oddanym zaledwie 3 miesiące temu parku. Na terenie parku działa monitoring, dlatego zlecono przejrzenie jego zapisów w celu ustalenia sprawców zniszczeń. Do zniszczenia infrastruktury w przestrzeni miejskiej, szczególnie na placach zabaw, dochodzi niemal każdego tygodnia. Urwane kosze na śmieci, napisy wykonane sprejem na większych elementach, uszkodzone ogrodzenia, piłkochwyty i ławki to najczęstsze akty wandalizmu. Tylko w ostatnim czasie służby miejskie odnotowały zniszczenie ogrodzenia w parku przy ulicy Zdrojowej i pojawienie się wulgarnych napisów w strefie parkur przy ulicy Bartniczej na osiedlu Karpackim. Roczny koszt napraw urządzeń na około 40 miejskich terenach, takich jak place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, skateparki, to ponad 80 tysięcy złotych. Część tej kwoty mogłaby zostać przeznaczona na wymianę urządzeń zabawowych na bardziej nowoczesne, gdyby uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu było mniej. W cygańskim lesie zainstalowano tablice ograniczające przejazd rowerzystów głównym traktem biegnącym od ulicy Olszówki w kierunku Błoni. Tablice zainstalował Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i jest to odpowiedź na wnioski mieszkańców okolicy i spacerowiczów skarżących się na niebezpieczne zachowanie rowerzystów zjeżdżających z góry z dużymi prędkościami. Na popularnej ścieżce często dochodziło do sytuacji nie tylko niekomfortowych, ale po prostu niebezpiecznych. Nowe oznaczenie ma temu zaradzić. Zjeżdżający z Błoni rowerzyści skierowani zostali na ulicę Pocztową oraz biegnącą w pobliżu górską trasę rowerową Cygankę. Dzięki temu na głównym trakcie ruch rowerowy może odbywać się jedynie pod górę, co znacząco obniża prędkość rowerzystów, a tym samym nie powoduje zagrożenia dla pieszych.
Na drzewie rosnącym na bielskim rynku zawisła budka z kodem QR i biegnącym do ziemi kablem. Urządzenie mierzy wilgotność w korzeniach drzew. Budki dla ptaków nikogo nie dziwią, ale zwisający z nich przewód sięgający ziemi już tak. To nie elektryczność zawitała w świat ptaków, lecz naukowe, wręcz systemowe podejście służb miejskich do sposobu nawadniania roślin w terenach, gdzie dostęp do wód gruntowych dla roślin może być zagrożony. Betonowe place są tego najlepszym przykładem. Tu wody w gruncie może być mniej, więc pomiar wilgotności gleby pod drzewem powierzono czujnikom. W podwójnym dnie budki znajduje się czujnik wilgotności oraz nadajnik, który przesyła do systemu informacje na jej temat. Dlaczego czujniki? No to jest w ogóle idea Smart City, wiadomo. Czemu są nam potrzebne? O ile takie kwietniki mamy pod kontrolą, nasi wykonawcy podlewają je na bieżąco, o ile mamy problem z takimi miejscami właśnie jak drzewa na rynku. One są podlewane, ponieważ drzewa na rynku podlewamy cały czas, szczególnie w okresie letnim, w tym okresie suszy, no ale też nie wiemy, ile je dokładnie podlewać. Dlatego znajdują się tam pilotażowo trzy czujniki wilgotności podłoża, które są zamontowane przy korzeniach i co godzinę sygnał jest wysyłany do nas, jaka jest wartość. Jeżeli ta wartość spadnie tak dosyć drastycznie, no to wiemy, że oprócz takiego normalnego podlewania musimy jeszcze interwencyjnie tym roślinom dodać więcej wody. Jeżeli chodzi o czujniki na terenie Rady Osiedla, znajdują one się w trawniku, a nawet powiem, że w dwóch rodzajach trawników. Jeden znajduje się na terenie tak zwanej łąki miejskiej, czyli trawnika, który kosimy 2-3 razy w roku. Drugi znajduje się na trawniku, który jest cały czas na bieżąco utrzymywany na wysokość około 5 cm. To już właściwie tak czysto badawczo, dlatego że cały czas testujemy, na ile rzeczywiście to niekoszenie czy ograniczenie koszenia tych terenów zielonych w mieście rzeczywiście pomaga nam w zatrzymywaniu w tym przypadku tej wilgoci w gruncie. Panie prezydencie, wandale. Mamy ich od zawsze, ale tym razem park, który jest najnowocześniejszy, najdroższy, został w pewnym sensie zniszczony. Tak, na szczęście nie w całości, ale te uszkodzenia są dotkliwe przede wszystkim dla kasy miasta, ale też dla tych przede wszystkim dzieciaków, bo mówimy o tym parku Szósty Zmysł. No niestety nie tylko w tym parku zdarzają się akty wandalizmu, co woła o pomstę do nieba. Dlatego apeluję do wszystkich, że jeżeli zauważają takie zdarzenia, żeby informować odpowiednie służby, żeby nie myśleć, że to jest donosicielstwo w tym wypadku, ale to jest po prostu obywatelska postawa, bo jak wszyscy razem o to nie zadbamy, to traci sens powoli robienie takich miejsc, które są popularne wśród dzieci, wśród naszych mieszkańców, a paru naszych wandali, niestety mamy ich, tak jak w każdym mieście, odbiera tą przyjemność mieszkańcom. Zniszczeń co prawda nie powodują, ale zjeżdżają niebezpiecznie rowerzyści z Cygańskiego Lasu, z góry, ze Stefanki. Miasto wprowadziło zakaz w pewnym miejscu, w Cygańskim Lesie na dole, chyba słusznie. Tak, no turystyka nam się bardzo rozwija, zwłaszcza w czasie COVID-u to wyniknęło, gdzie to odpoczynek, rekreacja na świeżym powietrzu, czy piesza, czy rowerowa jest coraz bardziej popularna. Te drogi się krzyżują pieszych i rowerzystów, to jest naturalne, no ale trzeba to też uporządkować. Wiadomo, że jazda na rowerze z góry pozwala na rozwijanie większych prędkości, więc to w tym obszarze zostało zakazane, można tylko wyjeżdżać. Chodzi tu o bezpieczeństwo i o to, żeby nie czynić antagonizmów między pieszymi a rowerzystami, bo każdy ma prawo spędzać wolny czas w naszych pięknych rejonach, jak sobie życzy, a to zwiększy bezpieczeństwo. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Proszę wszystkich o stosowanie się do tego, bo po prostu lepiej wrócić bezpiecznie z takiej wycieczki. Pozostając w strefie podgórskiej Bielska-Białej, ostatnie dni, przedostatni weekend patrząc od dzisiaj, czyli dni otwarte Dębowca, ten teren chyba chcemy, żeby był jak najbardziej popularny, więc takie akcje pewnie w przyszłości będą dalej organizowane. No, sądząc po rezultatach tej akcji i masowym, wielotysięcznym odwiedzaniu tych atrakcji, myślę, że będziemy to robić tak, żeby też przyzwyczaić do tego, że nie tylko wtedy, kiedy są dni otwarte i wiele atrakcji jest bezpłatnych, ale żeby też na co dzień z nich korzystać płacąc, no bo ten obieg jednak miasto dokłada do niego, do jego utrzymania i w ten sposób też, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy branża turystyczna mocno ucierpiała na COVID-zie, takie akcje promują to, aby korzystać z tych obiektów i
Wiem, że mieszkańcy są zadowoleni, więc to powtórzymy, ale zapraszamy w każdy weekend, w każdy dzień, jeżeli tylko jest pogoda. Będzie fajnie. Bielsko-Biała coraz bardziej ekologiczne, przy okazji pewien eksperyment na drzewie, ale też w trawie i w klombach zielonych pojawiły się czujniki wilgotności gleby. Nowocześnie i chyba ciekawie. Tak, to poza tym, że to jest nowoczesne, to szczególnie jeśli chodzi o drzewa, o stary drzewostan w centralnych miejscach miasta, gdzie tej zieleni nie jest za wiele, gdzie wiele organizacji ekologicznych walczy, czy zwraca nam uwagę na to, żeby utrzymać w dobrym stanie tę zieleń jak najdłużej, gdzie wiadomo wilgotność w korzeniach jest tym czynnikiem podstawowym, więc w tej chwili te urządzenia pozwalają nam co godzinę sprawdzać za pośrednictwem sieci Wi-Fi wilgotność, tak aby ta roślinność, szczególnie ta, powiedzmy już nawet zabytkowa, prastara, jak najdłużej przetrwała.